Dzień dobry Państwu na portalu wlc.pl, lepsza strona Włocławka. Witam Was Marek Szubski. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Andrzej Korbalski. Witam, witam. Oraz wszystkim dobrze znany komentator Maciu Van Wielu, czyli... Krzysztof Szaradowski, witam, dzień dobry. Każdy zna ten głos. Żartujemy sobie, bo siedzimy i patrzymy w telefony i czekamy na informacje. Dotyczącą tak. Tego, jaką decyzję podejmie nie. Michał Sokołowski, no ale... Ja o tym będziemy szeroko rozmawiać. Może właśnie oddam Tobie, Krzysztof, na początku głos. Ja tutaj podam transmisję dalej, żebyśmy mieli większe zasięgi, żeby nas wszyscy mogli oglądać na wszystkich grupach. Także... Czyli co, zaczynamy od Michała Sokołowskiego. Wszystkim będzie dobrze, no będzie... Bardzo ten temat interesuje, więc... Bo wiemy, że do wczoraj, do północy miał czas Michał Sokołowski. Jest już 13 sobota, więc no nie ma podpisu. No tak, nie ma podpisu i skłaniać się chyba można ku temu, że Michał cały czas się zastanawia i myśli nad tym, co zrobić. Pewnie jakąś tam decyzję podejmie, natomiast pytanie, czy podejmie ją na tyle szybko, żeby Anwil mógł czekać tak długo, bo przecież za miesiąc ruszają tak naprawdę rozgrywki i turnieje przedsezonowe i trzeba zagrać sparingi i trzeba się do tego sezonu przygotować i myślę, że jeśli tak dalej to będzie wyglądać, że Michał Sokołowski będzie no, wstrzymywał tę decyzję, to nasz klub zdecyduje się na to, by poszukać innych rozwiązań, co zresztą wydaje się logiczne i ja bym tak zrobił, tak? No wiadomo, że Michał jest zawodnikiem, na którego wszyscy czekamy i chcielibyśmy, żeby u nas zagrał, bo po pierwsze jest bardzo dobrym zawodnikiem, który nie tylko na pozycji 3, ale potrafi trochę na dwójce i na czwórce zagrać, więc jest bardzo zawodnikiem takim mobilnym. A jeszcze jedna istotna rzecz, no i najistotniejsza, on jest Polakiem. Tych Polaków musi być przynajmniej 6 w naszym przypadku w zespole. Na tą chwilę mamy 4 takich, którzy są w stanie grać, wyjść i grać. Nikt nie wie, czy to może podkreślić. No właśnie. Andrzej Pluta, junior, albo Adam Ogódzki, czyli w systemie. No właśnie, więc musimy mieć tych Polaków 5 przynajmniej do grania, ja tak myślę. No a jeśli Michał Sokołowski tego kontraktu nie podpisze, to zostaje nam ta czwórka, o której wspomniałem, czyli Pluta, Bogucki, Sulima i Zamoyski. I to może być problem nasz w przyszłości. Dlatego no, pytanie teraz, czy klub jednak zdecyduje się zakończyć te rozmowy z Michałem Sokołowskim i uderzyć w zawodnika zagranicznego, tak, bo mamy możliwość 6 zakupienia, czy też jeszcze gdzieś poszukać jakiegoś Polaka, który jest gotowy w tej chwili przyjść do Anwilu, ale Polaka na poziomie choćby częściowo zbliżonym do Michała Sokołowskiego. No dokładnie. Cóż, czekamy na jakieś decyzje, bo na razie sytuacja w zawieszeniu. Natomiast jeszcze niczego nie przesądzając, to ja powiem to, co tutaj spotykając się tydzień temu, zdaje się troszkę więcej z Markiem i internetowo z trenerem Astorii, mówiłem, że dla mnie ruch klubu z podpisaniem Przemka Zamońskiego to tak naprawdę było takie rozwiązanie, gdyby się Sokołem nie udało. Oczywiście z całym szacunkiem dla Przemka, bo to jest świetny koszykarz bardzo wysokiej klasy, nie ma do tego wątpliwości. Natomiast tak to odczytywałem, że to takie właśnie rozwiązanie, gdyby Sokół jednak nam wyfrunął. I tego się spodziewam. I tak naprawdę już im bardziej ten czas płynie, im bardziej te rozmowy się przeciągają, to myślę, że jednak Michał postawi na inny rozwój swojej kariery, na kierunek zagraniczny. Także jeśli tak się stanie, to tak jak Krzysztof mówisz, to trzeba się jeszcze za tymi Polakami rozglądać, bo rynek jest już naprawdę bardzo ubogi. Prawie wszystkie zespoły mają już, jeśli nie kompletne składy, to gdzieś tam w 80% zbudowane. Mm-hmm. 18 zdaje się dzisiaj dzień jest lipca, więc te przygotowania już absolutnie powinny się rozpocząć. Już pierwsze sparingi, o czym pewnie później powiemy. Legia z Astorią się mierzyła, więc już ligowcy te przygotowania zaczęli. No i cóż, tak, oczywiście. No i co powiedzieć? Ciężko będzie, na pewno ciężko będzie Michała lukę, jeżeli, zaznaczam, nie przesądzam, jeżeli Michała nie będzie, to ciężko będzie lukę wypełnić. Oczywiście jest Przemek Zamoyski na tej pozycji i to chwała klubowi za to, że właśnie Zamoja podpisano. Natomiast kwestia rotacji. W tej chwili mamy 4 Polaków, wiadomo, dojdą juniorzy, ale to co powiedziałeś, musi być do grania przynajmniej 5. No tak, to prawda. Chyba, że rzeczywiście zaryzykujemy i pójdziemy w zawodnika zagranicznego. Chyba, że myślę, że za pieniądze te, które
gdzieś tam zarabia jeden z czołowych polskich zawodników, reprezentant Polski, można kupić dobrego zawodnika zagranicznego i spokojnie można by zastąpić Michała zawodnikiem o porównywalnych umiejętnościach, ale jednak jest ten polski paszport, który no, ma bardzo, bardzo duże znaczenie i myślę, że tutaj jednak klub chyba w pierwszej kolejności spojrzy na to, w jaki sposób polskim zawodnikiem zastąpić, ale naprawdę nie mam pomysłu na to, kto by to mógł być, bo no, też Michał Wałkowski ostatnio pisał na Twitterze o tym, że klub chce mieć dwie bardzo wyrównane jedynki w związku z tym, że jest Booker, no to będzie, przypuszczam, też jakiś zawodnik zagraniczny na tej jedynce, więc no tutaj wyłączamy tak Kamila Łączyńskiego, który no gdzieś tam przez niektórych jest jeszcze rozpatrywany. Ja uważam, że Kamil nie zasili Anwilu w sytuacji, w której jest już Booker i są plany na drugą, bardzo, bardzo podobną jedynkę. Tak? Wyprzedzamy pytania, bo na pewno takie pytania na czacie mi się pojawiły. Mhm. Jeszcze przepraszam Was na czacie, nie zaglądałem, bo dalej podaję transmisję, jesteśmy na Facebooku WLC, na Facebooku szóstego zawodnika, na Brzytwie, teraz na Twitterze. Jeszcze podam takie dwie fajne grupy na Facebooku, które tam mi zawsze pozdrawiają. I popatrz, mamy no informację na Twitterze, że jest decyzja Michała Sokołowskiego. To może jakbyś otworzył, to zaraz to otworzymy. To będziemy mieli na bieżąco. Tak. Dokładnie, harmonogram sparingów, kolejny gracz. I będziemy wiedzieć, jaką decyzję podjął Michał Sokołowski. Tak jest, tutaj rozmawiamy, za chwilę już będzie konkret. Natomiast czekając na to, co Markowi się tam uda otworzyć na tym Twitterze, to myślę, że jeszcze kontynuując wątek naszych rozgrywających i naszego najnowszego nabytku, czyli Bookera, to Deshaun Booker? Chyba tak się to chyba na to imię dziwnie na będzie. Na pewno Booker. Booker, tak? Booker. Na pewno Booker. I uważam, że jest to bardzo ciekawy ruch. Zawodnik z Nymburka. Zawodnik z Nymburka, w którym grał przecież Iwan Almeida, który tam sezonu nie dokończył. A Booker sobie świetnie radził i w Lidze Mistrzów, i w Lidze Czeskiej. I to zawodnik, który trochę świeżości wniesie, bo jak na razie wszystkie pozostałe kontrakty to są kontrakty zawodników, których już znaliśmy. No a Booker, ktoś zupełnie nowy, ciekawy też zawodnik, ponad 1,90 m wzrostu, młody zawodnik, także perspektywiczny. I myślę, że to ciekawy ruch, bardzo ciekawy i ruch, który daje trochę nadziei właśnie na to, że jednak nie tylko na samych zawodnikach znanych z PLK będziemy się w tym sezonie opierać. Ktoś by powiedział złośliwie, że odgrzewane kotlety same, więc teraz świeże danie, ale co do Bookera, to powiem Ci też, że jestem zaskoczony na plus, zadowolony bardzo z tego transferu. Dla mnie co jest istotne, tak jak mówisz, zawodnik młody, zawodnik, który już sobie zdążył przez jeden sezon profesjonalny wyrobić jakąś renomę. Istotne dla mnie jest, skąd on przychodzi właśnie. On przychodzi z Nymburka, z zespołu bardzo mocnego, mocniejszego tak naprawdę niż nasze zespoły, bo Nymburk to jest taki eksportowy czeski zespół. No tak, to jest drużyna, która była rewelacją po poprzedniej edycji Ligi Mistrzów. Oni, nie pamiętam, czy jeden mecz tylko w grupie przegrali, w każdym razie... W każdym razie oni wygrali swoją grupę. Oni szli jak burza, więc... No i Booker tam, zdaje się, był drugim rozgrywającym, ale on tam grał duże minuty. To nie było tak, że on tak, to było 20 grał minut w meczu. Dokładnie, około 10 punktów, 5-6 asyst na mecz, więc to jest rekomendacja naprawdę bardzo dobra. I jeśli jest tak, że Anwil planuje posiadać dwie równorzędne, mocne jedynki, to ja już jestem ciekaw, jaka będzie ta druga, bo Booker robi na mnie duże wrażenie. To jest, uważam, chociaż oczywiście ocenimy po sparingach, po meczach, ale już dzisiaj uważam, że to jest dobry transfer. To ciekaw jestem, co będzie następne. Jesteśmy teraz na wszystkich grupach, otwieram właśnie informacje z grupy. A ja tak kontynuując to, co Andrzej powiedziałeś, to tak trochę przypomina sytuację z zeszłego roku, gdzie najpierw został ogłoszony kontrakt Chrisa Dowa. Cała Polska mówiła, rozgrywający. A potem był jeszcze mocniejszy. I nagle przyjechał Tony Rotten. No i teraz jest podobnie, jest Booker i uważamy, że jest to dobry transfer. Jest to mocna w tej chwili jedynka w drużynie Anwilu, choć niektórzy twierdzą, że trochę brakuje jej doświadczenia, ale zagrała jeden sezon w Europie, dobrze spisała się w Lidze Mistrzów, dobrze spisała się w Lidze Czeskiej, więc myślę, że już się zaaklimatyzował zawodnik w Europie. Nie będzie tego szoku, jak dla niektórych zawodników, którzy przyjeżdżają i nagle się okazuje, że NCAA to jest coś zupełnie innego niż europejska ustawiona koszykówka. A tutaj jest po jednym sezonie, w którym się dobrze spisał, zebrał dobre recenzje, zresztą nawet sam Iwan Almeida wypowiadał się na łamach klubowej strony internetowej o tym zawodniku w samych superlatywach, więc chyba możemy mieć nadzieję, że ten kontrakt to będzie wielki, wielki plus naszego zespołu. No i co tam? Mam czwarty, piąty akapit. Jest tak, nie ma Michała. Jest tu informacja
o sparingach, o informacja o Lidze Mistrzów i to, co nas nie doszło do podpisania kontraktu w umówionym terminie. Czyli no niestety póki co. Czyli nasze dywagacje. Choć nie jest wykluczone, że obie strony wznowią rozmowę w niedalekiej przyszłości, to jednak pragniemy poinformować, że klub koszykówki Włocławek, mając na uwadze fakt, że okres przygotowawczy już się rozpoczął, prowadzi rozmowy z innymi graczami na pozycję niskiego skrzydłowego. O kolejnych wzmocnieniach będziemy informować na bieżąco. Tymczasem ustalony został cykl meczów sparingowych rowerów. Pierwsze trzy starcia Włocławek zagrają na wyjeździe, kolejne w Bydgoszczy, Kaliszu i Sopocie. W dniach 7-9 sierpnia to też dowiadujemy się w tej chwili o tym wszyscy. Chyba, że Krzysztof wiedziałeś. Wiedziałem. Ja gdzieś tam słyszałem, ale to nie z klubu. W dniach 7-9 sierpnia odbędzie się coroczny turniej Kaszczyna Basket Cup. Tym razem przed laty w większym gronie. We Włocławku pojawią się, już są nawet składy. Stal Ostrów Wielkopolski, King Szczecin. A czy pojawią się już kibice? Ostatnie komunikaty rządowe w sprawie obecności kibiców na obiektach sportowych podczas imprez masowych zamkniętych dają niewielkie światełko w tunelu. No tak, bo to też jest ważne. Wczoraj pół na pół, podobno 50% ma być możliwości wejścia kibiców na trybunę, jest. Ale czy to będzie rzeczywiście tak, jak mówią przepisy, no to się o tym wszyscy przekonamy. Dalej jest. Tymczasem tuż przed meczem o Superpuchar Polski, czyli 26 sierpnia, jak tutaj dobrze wiemy wszyscy, wielkie święto koszykówki w Włocławku pod patronatem naszego sponsora strategicznego, impreza Anvil Basketball Tower, czyli to co rok temu turniej MES, teraz jest Anvil, czyli mamy tu też poniekąd przemycona odpowiedź na pytania kibiców co z firmą MES. Jak widzimy tutaj. Na to, że Anvil przejął tytuł głównego sponsora tego turnieju, ale też myślę, że tutaj... I tu jest tak, dokończę tutaj tak, będzie podczas którego odbyło się cztery spotkania naszych najlepszych drużyn poprzedników sezonu. Poza Anvilem zagrają Asseco Arka, Start Lubin oraz Stelmet. No tak, o tym turnieju mówiła Liga, to wiele wskazuje na to, że to będzie taki najważniejszy turniej przygotowawczy w naszym kraju przed sezonem i jest takie jakieś tam prawdopodobieństwo, że będzie można się sprawdzić w gronie tych najlepszych zespołów tuż przed samym meczem o Superpuchar. No to ci wiele ciekawych rzeczy. Akurat dobrą godzinę wybrałeś na tę dzisiejszą audycję. Idealnie. Jeszcze widzieliśmy wszystkiego się dowiedzieliśmy. Co za przypadek. No dobra, no co powiedział o Sokole, jak już teraz wiemy, że... Powiedział, że to był przypadek. Jak już wiemy, że Michała Sokołowskiego najprawdopodobniej nie będzie, no to co? Pójdziemy szukać Polaka, czy idziemy w opcję zagraniczną? Co byście zrobili? Ja moim zdaniem potrzebujemy jeszcze jednego Polaka. Już nawet nie wiem, czy to jest pozycja słaby skrzydłowy, czy rozgrywający, nawet może powiedzmy trzeci rozgrywający, bo nie wiemy jak to może się ułożyć, ale gdzieś jeszcze Polaka, który gwarantuje jakiś poziom, potrzebujemy. No i pytanie, jak i Polak z dostępnych Polaków, dostępnych mówię, co nie mają kontraktu i dostępnych finansowo, bo nie będziemy tu mówić o... O, Ejdzie Slater już podpisał, więc już nie możemy mówić. Maczyński też nowy kontrakt ma. Ale chociaż Gielo mówił, że były rozmowy z Anglią, ale do Polski nie chce, ale przed koronawirusem. Więc pytanie do was, kto to może być? Zakładam, że też tak myślicie, że jednak jeszcze Polak musi być. Wiecie co, ja ci Marek powiem tak, jak na moje, bo nie ma przepisu o dwóch Polakach na parkiecie. Jest kwestia 6-6. I patrząc na to, jak wydrenowany jest rynek, jaka jest sytuacja, ja bym nie szukał na siłę Polaka, żeby przepłacić kogoś, kto i tak być może już nie będzie na takim poziomie. Mamy w tej chwili 4 do grania, liczę Plutę juniora jako zawodnika w pełnej rotacji. Bierzemy 2 juniorów i możemy grać 6 obcokrajowcami. Wiadomo, że wtedy rola Polaków będzie mniejsza, ale szukać na siłę Polaka możemy po prostu osłabić całość. Jeżeli się oczywiście znajdzie ktoś na rynku, nie wiem, może się uda kogoś jeszcze gdzieś tam przeciągnąć, podkupić, nie mam pojęcia w tej chwili, co klub w tym temacie planuje, ale mówię, patrząc, obserwując, jak są zbudowane już składy, ilu Polaków jest już pod kontraktami, ilu zostało, jakiej klasy, to ja jednak bym się skłaniał, wolałbym konkretne pieniądze przeznaczyć na solidnego obcokrajowca. Trudno, możemy wtedy narzekać, że rola Polaków jest u nas mniejsza, że mamy tylko 4, no ale nam chodzi przede wszystkim o wyniki, o to, żeby Anvil radził sobie w Europie i na krajowym podwórku i to jest najważniejsze. A może jakiś Polak to może grać i na słabym, i na silnym skrzydle? Ale zobacz, nawet teraz rozpatrując, czy to jedynka, gdzie mamy lukę, czy trójka, czy mówisz 3-4. No, jakie nazwiska tych Polaków? Nie ma, kompletnie nie ma w tej chwili. W tej chwili Wojciechowski uciekł, zdaje się, do Francji chyba. Ale podpisał?
Była informacja już dość dawno, pamiętam, że Wojciechowski do Francji podpisał tam jakiś kontrakt. Ale gdzieś podpisał. Tak. Ja jak najbardziej, ja bym go widział. Ale nie ma tego tematu. Myślę, że nie. Ja tutaj, podobnie jak Andrzej, w pierwszej kolejności jednak zerknąłbym za granicę. Tak jak powiedziałem, no, reprezentant Polski na pewno nie zarabia małych pieniędzy, w związku z tym można za to spokojnie kupić, nie lubię tego słowa, ale zatrudnić zawodnika dobrej klasy, wysokiej klasy, który zrobi tą tak przysłowiową różnicę, tak? Wspólnie z innymi zawodnikami, a te polskie pozycje rzeczywiście na początku tylko 4 zawodników takich, którzy są w stanie wejść i grać w meczu na pełnych obrotach. No ale myślę, że można poszukać gdzieś tam zamiast juniorów na zasadzie Adama Piątka czy Oliwiera Bednarka, poszukać innych zawodników, którzy uzupełnią tę drużynę. Zresztą słyszeliśmy, była informacja o tym, że w Hali Mistrzów odbywał się taki tryout, tak, dla zawodników polskich, którzy przyjechali tu z innych klubów, więc może uda się wyciągnąć zawodnika z pierwszej ligi, czy jakiegoś zawodnika, który grał mało w drużynach ekstraklasowych, który będzie uzupełnieniem, ale jednocześnie suma tych dwóch zawodników, bo ja mówię, u nas ci juniorzy i tak nie zrobią postępu, tak? No chyba, że trener Michał rzeczywiście nagle zawodnika pokroju Adama Piątka czy Oliwiera Bednarka zacznie wpuszczać na 10 czy 15 minut na boisku. Uważam, że zamiast stosować tę metodę, to dobrze byłoby ściągnąć dwóch zawodników, którzy grali po kilka minut w Ekstraklasie albo grali w czołowym zespole pierwszej ligi i teraz przyjdą tutaj, będą w stanie zagrać 5 czy 7 minut, a ich suma ich minut da na przykład minut 15 czy 12, tak? Ale nie będzie to jakiś uszczerbek, a ten limit Polaków w ten sposób będzie wypełniony. Natomiast jeśli chodzi o pozycję Michała Sokołowskiego, to tutaj z pełną odpowiedzialnością mówię, że rzuciłbym się na rynek zagraniczny. Tak? Czyli to mówi, że sugeruje, że można podpisać jakiegoś Polaka perspektywicznego na jedynkę, który będzie 5 minut grać na jedynce i drugiego podkoszowego, który też 5 minut. I będą to zawodnicy, którzy będą stanowili trzecią opcję na swojej pozycji, ale jednocześnie będą zawodnikami, których nie będzie się trener bał wpuścić na boisko. No tak, tylko jest jeden minus tego rozwiązania. Mówisz trzecią opcją, czyli to będą zawodnicy numer 11 i 12 w rotacji. Tak. I wchodzimy. Klub wchodzi jednak w jakieś tam konkretne wydatki. Może to nie będą ogromne sumy, ale to nie będą ludzie, którzy będą grali jak juniorzy. To prawda, natomiast słyszę, że najlepsze kontrakty w lidze pierwszej, Polacy tam są w pierwszej lidze, ale to, że zawodnicy, którzy grają w pierwszej lidze, zarabiają w okolicach, ci najlepsi, mówię oczywiście w tej chwili, 80 tysięcy rocznie, czy 100 tysięcy rocznie, to miesięcznie wychodzi kwota 8 czy 10 tysięcy, myślę, że nasz klub na taki wydatek stać. I tutaj niestety, mówię niestety, nie mamy rezerw, nasz klub nie ma się dla rezerw, drugiej lidze. No nie ma. Bo gdybyśmy właśnie dali klub, który z powodzeniem gra w drugiej lidze, TKM oczywiście mógłby się nazywać, to ja się ubieram, że to musi być Anwil, to taki zawodnik można by sprowadzić, którzy grają po 40 minut sobie w tej drugiej lidze, a tutaj próbują sił po prostu, jak się przebiją do składu, to się przebiją. Czasem wpiszemy na przykład jednego zawodnika, czasem dwóch, czasem ten dostanie szansę. No bo jak wiemy, trener Michewc daje szansę młodym zawodnikom, więc... I myślę, że tutaj dlatego możemy mówić o pełnoprawnie o Andrzeju Plucie, juniorze oczywiście, no tak, że on będzie takim zawodnikiem, który tych kilkanaście minut jednak na parkiecie w meczu będzie spędzał, tym bardziej teraz pod nieobecność Sokoła, kiedy trzeba będzie tę polską lukę wypełnić. No i zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Brakuje nam tak naprawdę w tej chwili dwóch zawodników do pełni składu. Myślę, że ten skład nie wygląda wcale źle, że wygląda to bardzo ciekawie, chociaż wielu narzeka, że nie ma, o super, że akurat to otworzyłeś, że nie ma w tym składzie na razie jakiejś super, hiper gwiazdy, która będzie ten skład ciągnęła, ale trener Michewc mówi, że on chce mieć zespół bardzo wyrównany, zespół, który będzie pozbawiony indywidualności. No a myślę, że te dwie pozycje, które nam zostały, to jednak też będą solidni zawodnicy, bardzo dobrzy zawodnicy, może nawet tak powiem, bo solidny zawodnik to słabo, tak? To będą bardzo dobrzy zawodnicy, którzy dadzą wiele z siebie i którzy przysporzą klubowi punktów, a nam wiele radości. Tutaj patrzę na czat, ale tu Czyżak ktoś pisze, zupełnie Bojanowski, bo jakieś informacje pojawiają się Bojanowski. Bojanowski podobno Polpharma chce go tam przedłużyć, ale z całym szacunkiem to naprawdę, jeśli uzupełnienie, to takie solidne, tak jak mówisz, Krzysztof. Krzysztof Kwiatkowski chyba sobie żartuje, z WLK było solidne, no ale...
A to chyba żart, że z WRK to parło w oczywiście, że tak. Natomiast no... Szymon Szewczyk, może Szymona. Myślę, że temat to Szymona... To by było solidne wzmocnienie, tylko kwestia finansów pewnie tutaj nie za bardzo. Nie za zresztą prezes Lewandowski też mówił na konferencji prasowej, że z Szymonem już rozstali się i to jest chyba koniec wspólnej przygody. Piękna przygoda, 3 lata, fantastyczne i 2 mistrzostwa Polski, ale no, ta przygoda chyba się też skończyła. Jeden z ulubieńców, ale młodszy już nie będzie, z całym szacunkiem i pozdrowieniem no dla Szymona. A propos Szymona Szewczyka, to przypomniała mi się jedna rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo nie powiedzieliśmy zbyt wiele o Przemku Zamojskim. No i tak niektórzy pisali w komentarzach tam po podpisaniu Przemka Zamojskiego o tym, że no to już zawodnik wiekowy, który tam i tak dalej. Narzekałem, i teraz słuchajcie, narzekałem. Przemek Zamojski ma 33 lata, tam 34, tak? Jak przychodził do nas Szymon Szewczyk, to miał lat 35 skończone, czyli był przynajmniej rok starszy, prawie 2 lata starszy, tak? Od Przemka Zamojskiego. No i zobaczcie, jaki efekt przyniosło przyjście do Anwilu. Zdobył 2 złote medale i mało tego, w tym sezonie, kiedy zdobyliśmy 2. złoty medal, Szymon był królem polowania, tak? On tam pod koszem rządził i dzielił, mając 37 wtedy tak, lat i nikt mu tego wieku wtedy nie wypominał i myślę, że Przemek Zamojski, który jest zawodnikiem najbardziej utytułowanym w Polsce, ma 10 medali. No ale wcześniej zaczął te medale zdobywać, mając 23 lata i nawet wcześniej jeszcze grając w Asseco. No i myślę, że on wcale się jeszcze nie wypalił, jak to niektórzy piszą i wiele będzie chciał udowodnić niektórym, przychodząc właśnie do nas, że cały czas jest w stanie grać na wysokim poziomie. Szczególnie teraz, kiedy pod nieobecność Michała Sokołowskiego, no staje się takim czołowym Polakiem drużyny, można to tak śmiało powiedzieć. Nie, wiesz, narzekanie na Zamoja to dla mnie jest właśnie typowe, to jest typowe narzekanie, to absolutnie nie ma mowy, żeby traktować, nie wiem, jako już jakąś tam emeryturę, przecież to jest młody ciągle zawodnik, do tego gra na takiej skuteczności, że naprawdę, poza tym to, co powiedziałeś, w tym momencie, gdzie wiemy, że już nie ma Michała, to Zamojski jest graczem pierwszej piątki. Czy mi się wydaje, czy mi nie tak, że... No chyba, że rzeczywiście ściągniemy tutaj zawodnika na trzecią pozycję, na pozycję numer 3 ściągniemy zawodnika, który będzie taką wisienką na torcie tego składu. Chyba, tak? Że tak, chyba, że bo, tak. Bo to tak też może się stać. Ciekaw jestem, czy myślę, że tak, że mieli trenerzy jakąś opcję rezerwową już tam przygotowaną, jakieś rozmowy wstępne prowadzili, przygotowując się na to, że Michał Sokołowski może podjąć taką decyzję, jaką podjął. No ale to wszystko bardzo, bardzo ciekawa sytuacja i myślę, że to też pokaże, jak ten rynek nasi trenerzy przeszukali i czy szybko to zastępstwo za Michała Sokołowskiego znajdę. Tak, bo wyjaśnijmy jeszcze taką rzecz, popraw mnie, jeśli się mylę, ale oprócz tego, że nie ma przepisu o 2 Polakach, to o 1 Polaku na parkiecie również, bo kadra meczowa tylko musi się zgadzać, 5 na 7 bądź 6 na 6, tak. Więc może być taka sytuacja, jeżeli pójdziemy z zagranicznych, że po prostu pierwsza piątka no, będzie zagraniczna, co tu dużo mówić, bo mówię o Przemku Zamojskim jako o kandydacie do pierwszej piątki. Z Polaków, których mamy dzisiaj, to wydaje mi się, że to jest najpoważniejszy kandydat do pierwszej piątki, bo Radić raczej będzie na swojej pozycji pierwszym centrem, Lichodej na pewno będzie pierwszą czwórką, no Pluta Junior będzie rezerwowym rzucającym, więc Przemek Zamojski, tak? No tak. Także tutaj wygląda na to, że to będzie pierwsza nasza trójka. No właśnie, na tą chwilę tak jest. Na tę chwilę, ale też... Nie było nas cały czas? Nie widać mnie. Ach, nie widać cię! A, chyba nie ma. Ale mnie nie widać. Okej, dobrze. Ale ważne, że cię słychać. Ja tutaj jestem, ale mnie nie widać. Nie wiem, jak... Okej, okay, natomiast jeszcze kończąc ten wątek, o którym mówiłeś, że 6 na 6 albo 5 na 7, to myślę, że bardzo dobrym ruchem jest i wiążącym się z tym mocno jest fakt, że będziemy grać na pewno, jeśli nie awansujemy do Ligi Mistrzów, w tym pucharze FIBA. I to pozwala nam właśnie na 6 zawodników, bo teraz zobaczcie sytuację, w której nie zgłaszamy się do tego pucharu. Nie możemy do czasu gry w grupie korzystać z 6 zawodników zagranicznych i rezygnuje z gry w naszym zespole Michał Sokołowski. I zostajemy z 4 Polaków i trzeba dokupić jeszcze no, 3, tak? żeby mieć 7. W związku z tym no, ta decyzja klubu ma duże konsekwencje pozytywne, jeśli chodzi o tych 6 zawodników zagranicznych, ale też no, ciekawa sytuacja będzie, czy rzeczywiście tych 6 zawodników pojawi się
od razu. No, miało być tak, że będzie Michał Sokołowski, więc ten szósty zawodnik mógł poczekać, tak? Nie trzeba go było ściągać od razu. Teraz nie będzie Michała, więc chyba tą szóstkę cześć trzeba będzie wykorzystać. Mamy dzisiaj w poszukiwaniu prowadzącego. Tak, musiałem zmienić kamerę, zaraz chyba będzie nie widać. Może odnajdziemy. Anwil szuka wzmocnień, tu u nas prowadzący szuka sam siebie. Jestem. Zmieniliśmy układ kamery. No, chciałem ukryć Państwa, co tutaj sobie oglądamy na monitorku, ale no, już będziecie wszystko. Nie udało ci się. Niech widzą. Dobrze, nie, po prostu, bo zanim zaczęliśmy program, to ja zawsze, jak wiecie, podaję dalej nasz link, żeby każdy nas mógł oglądać. I dlatego ukryłem tą kamerę. Dobrze, to zadam masz u siebie w notatkach jako następny punkt programu. A to spowodowało, że się nie widać. Dobrze się ukryłem, może tak powiem. Byłem mistrzem kamuflażu, ale idziemy dalej z programem, już sobie nie żartujmy. O Sokole powiedziane, że nie zagra. Czekamy na niego. O Pucharach już coś mówiliśmy. Także dopiero Krzysztof zahaczył, ale tak jeszcze jakoś. Ale to może teraz twardo. Moim zdaniem. Losowanie najgorsze. Co o tym myślicie? Dobra jest tylko logistyka w pierwszej rundzie, że mecze są 15, 18, potem znowu 22, 25 i dobre tylko jest to, że gramy w Belgii, 1200 km, można szybko wrócić do Włocławka, wypocząć i po meczu w Włocławku, no nie wiem jeszcze, czy to będzie Izrael, czy zakładam oczywiście, że przechodzimy dalej, tak. Czy to będzie Izrael, czy będzie Dania. No ale to, że no, moim zdaniem to może mieć znaczenie, że mecz Belgii nie musieliśmy jechać na koniec na koniec Ukrainy pod Rosję, ani nie wiem, do Portugalii, też nie wiadomo jak to będzie wyglądać. To jest na plus oczywiście, no jest. Ale Liga Belgijska jest jednak ligą trudną, znaczy nie trudną, wiesz, proszę, wiele razy nasze kluby się potykały z zespołem jest ligą solidną i łatwiej ściągnąć do takiej ligi jakiegoś zawodnika, który zrobi różnicę London Lions. No, tam liga raczej jest bardzo słaba, więc ciężko, żeby taki Jones poszedł do London Lions. Prędzej taki Jones z nocy i właśnie Dexie Mons niż... No to prawda. Natomiast to, co jest istotne, no to, że tak jak powiedziałem, nasze drużyny potykały się często z Belgami. W związku z tym mamy jakiś tam odnośnik, no i to były różne batalie. My mamy bilans z nimi 2-2, Trefl Sopot z nimi grał, Turów Zgorzelec chyba też się z nimi potykał i to z reguły było tak, że raz wygrywaliśmy my, w sensie Polacy, a raz wygrywała drużyna belgijska, także wcale to nie musi być łatwa przeprawa. Natomiast ja już kończąc ten wątek, bo nie lubię gdybać, co będzie, zanim jeszcze nie poznamy składu naszego do końca i składu rywali, natomiast myślę, że może duże znaczenie tutaj akurat mieć sytuację, że my rozpoczynamy ligę 27 sierpnia, a oni rozpoczynają ligę bodajże 6 października. Także oni będą na etapie takim, na jakim my jesteśmy w tej chwili, czyli 4 tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek, no nie będą 3 tygodnie przed rozpoczęciem swojej ligi i to może być dla nas duży plus. Belgowie, ale druga runda, jeżeli tak, no właśnie, chciałem wam powiedzieć tak pokrótce, jeśli chodzi o to losowanie, to trafiliśmy prawie najgorzej jak mogliśmy, bo w pierwszej rundzie zespół z Belgii, albo tak jak Marek mówiliśmy ostatnio, z Ukrainy byłby, tak, logistyka, byłby mocny, Liga Belgijska, co powiedziałeś, to jest liga, gdzieś tam myślę, jeśli od naszej słabsza, to minimalnie, ale pewnie może nawet już gdzieś tam na naszym poziomie, na pewno to nie będzie łatwy mecz. Zakładam, że jednak z Belgami, mam nadzieję, chociaż jeszcze nie mamy składów, Belgowie tym bardziej, bo oni są daleko. Czytałem o nich już jakiś artykuł, to gdzieś tam dopiero 4-5 zawodników, ale jeśli ich przejdziemy, no to druga runda, jestem przekonany, że HPL sobie poradzi z Bakken Bears, więc to będzie HPL Tel Awiw i tu trafiliśmy na najmocniejszy zespół z całych eliminacji. Zobaczymy, jakie będą składy oczywiście, to jest cały czas, ale no HPL Liga Izraelska, wiem, że to jest mocna liga, więc no będzie ciężko, na pewno będzie ciężko, natomiast... No i jeszcze wyprawa jest też dosyć daleka. Tak. Natomiast zobaczymy, bo nie można przede wszystkim uzupełnieniem składów mówić, kto będzie faworytem, ale nawet gdyby to właśnie Krzysztof, ten puchar FIBA, najsłabszy co prawda puchar FIBA, ale bardzo dobrze, że się Antil do niego zgłosił, bo jeżeli się do Ligi Mistrzów nie uda awansować, to trzeba gdzieś w Europie grać, po pierwsze tych 6 zagranicznych zawodników, po drugie, żeby w ogóle w Europie grać, po prostu się w tych pucharach pokazywać, bo to jest istotne, bo później
FIBA bierze pod uwagę, kto gdzie gra i na przykład może być znów sytuacja, że nie wiem, zgłaszają się dwie polskie drużyny do Ligi Mistrzów i czemu start w grupie, a Anvil w eliminacjach, więc na to też trzeba pracować, żeby tę markę wyrabiać. Dlatego dobrze, jeśli Anvil nie awansuje, mówię, jeśli nie awansuje do Ligi Mistrzów, dobrze, że będzie w pucharze FIBA. Ale też myślę, że to jest istotne dla kibiców, bo jednak... Dwa mecze w tygodniu. Dokładnie to, co mówisz, dwa mecze w tygodniu. Przyzwyczailiśmy się przez te dwa ostatnie lata, że jednak nie gramy tylko od soboty do soboty. Tak. I jak mamy mecz wyjazdowy, a czasami dwa z rzędu wyjazdowe, to przez miesiąc potrafi nie być koszykówki w hali mistrzów. No a jako, że jest nadzieja, iż kibice wrócą do hali jednak, no to dobrze, że będą te dwa mecze w tygodniu. Co prawda tutaj akurat w pucharze FIBA jest tych spotkań mniej, bo to cztery drużyny. Ale potem druga grupa też. Więc sześć, no tak, w pierwszej rundzie może mówimy. Być tyle samo. Natomiast no jest to najważniejsze, że są te rozgrywki pucharowe i że będziemy przez cały czas mieć dwa mecze w tygodniu. Też dla zawodników, ja pamiętam taką rozmowę z trenerem Mirosławem Noculakiem, który powiedział mi swego czasu podczas jednej tam gdzieś z rozmów, że on jak często rozmawia z zawodnikami amerykańskimi, którzy przyjeżdżają do Europy, a szczególnie jak przyjeżdżali do kraju, w którym mało drużyn grało w pucharach, pamiętamy ile drużyn grało jeszcze parę lat temu u nas, jedna, tak, bo się inne nie zgłaszały, to strasznie się dziwią, że jak można grać jeden raz w tygodniu, a jak jest jakaś przerwa, to czasami dwa razy w miesiącu się odbywa mecz, tak? I że oni są wściekli, że muszą siedzieć, nie mogą grać, tylko trenują. To jest, myślę, też taki impuls, a też fakt, że będziemy grać w pucharach, na pewno łatwiej wtedy przyciągnąć tego zawodnika, o którym mówimy, tak? Na trójkę czy na jedynkę zawodnika zagranicznego, bo zawsze jest to założenie, że zagramy w pucharach, tak? W mocnych ligach tego problemu nie mają. W Hiszpanii pół ligi więcej gra w pucharach, VTB paje każdej, teraz turecka dołączyła. No pięć zespołów mamy w Lidze Mistrzów. Tam Lidze Mistrzów jest pięć. Także to jest naprawdę potężna liczba, chyba 9 zespołów tureckich. Ale cieszy też fakt, że u nas w Polsce tak jest. Zobaczcie, Stermet będzie w VTB, Lublin w Lidze Mistrzów, my miejmy nadzieję w Lidze Mistrzów, a i Legia zgłasza, i Stal Ostrów się zgłosiła. I Legia pytanie właśnie, czy wezmą. GTK Gliwice chce zagrać też w pucharze i myślę, że tutaj jest... I bardzo dobrze, jak najwięcej. Myślę, że tutaj też jest zależne trochę od Anvilu, jak ułożą się losy innych drużyn, bo jeżeli my awansujemy do Ligi Mistrzów, to drugi zespół polski będzie miał szansę zagrać w pucharze FIBA. Jestem ciekaw, to będzie z Legią Warszawa, bo oni chyba robią... Legia miała umowę. Z tego co pamiętam, oni się zobowiązali wtedy, dlatego ich dopuścili do eliminacji Ligi Mistrzów, że grają w FIBA i oni mieli, zdaje się, chyba na dwa lata, czy Tylko że oni zajęli 14 miejsce w rozgrywkach, a tam jest warunek, że jeżeli masz 14, 15 lub 16 miejsce, to nie możesz występować. No to mamy rozwiązanie. Jest taki zapis. Jakby taki spadek, nie? Tak, podane jest takie miejsce, że 14... Tak, jest taki zapis, że jeżeli zajęłeś bodajże dwa ostatnie albo trzy ostatnie miejsce w lidze, to nie możesz zagrać w tym pucharze. No to można powiedzieć w cudzysłowie, Legia zapewniła sobie spokój. Chyba, że Gliwice się zamienia. Gliwice pójdą właśnie do FIBA, a oni pójdą do Adria. Może tak być. Zobaczymy, będziemy o tym wszystkim nad tym wszystkim zastanawiać. Ale zobaczmy, kibice piłkarscy mogą pomarzyć o pucharach, a my tu rozmawiamy, ile drużyn z Ligi Koszykarskiej. Świetna sprawa. Bardzo ciekawa sprawa. Tutaj wziąłem tabelkę właśnie tych rundy eliminacyjnej. No tak na szybko zobaczmy, to, czyli tak jak mówiliśmy, Anvil następny dole. Anvil jest. To niech, bo Dexia chyba się już nie nazywa. Belfius, na pewno Belfius. No i właśnie, tak jak mówimy, HPL Tel Aviv. Tak, z Bucks and Bills. Ale teraz jest przerwa, mówię, będzie przerwa. Nie wiem, nie mam pojęcia, żeby powiedziawszy, kiedy Liga Duńska ruszy. Ale tu to wiecie, może nie być sensacji, że nie pojedziemy. No może być w ogóle tak, bo przecież pamiętajmy o tym, że Liga Izraelska w tej chwili jest zawieszona przez to, że tam pojawił się koronawirus. I też nie wiadomo, jak ta sytuacja będzie wyglądała, czy oni w ogóle wznowią rozgrywki i je dokończą, bo oni mogą być w sytuacji, że zakończą rozgrywki i od razu będą grali eliminację. Czyli natomiast... będą w biegu. Może się skończyć tak, że wesoły Prom będzie wracać z Danii kibicom. Tak, natomiast nie, tak jeszcze na sekundę o tym koronawirusie, bo to jest taka też sytuacja, zobaczcie, w lidze żużlowej naszej wydawało się, że wszystko idzie dobrze. Trzy kolejki właściwie w całości się odbyły ligi żużlowej i nagle w jednym z klubów pojawił się koronawirus i część meczów została, mówię o polskiej lidze żużlowej, została odwołana. I teraz pytanie, jak będzie z ekstraklasą koszykarzy, czy nagle jak nie pojawi się w jednym czy w drugim klubie zawodnik z koronawirusem, to czy te rozgrywki się w ogóle dalej potoczą, tak? No my tutaj jesteśmy pełni optymizmu i nadziei, że tak właśnie będzie, ale gdybamy sobie i gdybamy, a zobaczcie, jak niewiele brakuje, żeby się tutaj na przykład nie można zgłosić do rozgrywek, tak? Bo gdzieś tam drużyna okaże się ma któryś z zawodników koronawirusa, a odpukujemy, żeby tego
żeby tego dokładnie nie było. Tak. Tutaj patrzę wyżej. Iraklis, Krawnoz, Dnipro, Groningen. No, moim zdaniem. No tu Ukraińcy i Iraklis, no nie? Tak, myślę, że oni zagrają o awans. Oni zagrają o awans. Mimo wszystko Iraklis chyba. Dokładnie. Tam wyżej jest Ikogea, Kluj, Sporting. No, no to Igokea i Sporting, bo myślę, ten Fribourg to jest chyba Szwajcaria, co myślę, tam że zdaje się. Natomiast no wiadomo, że no, też... Tam ciekawie, może być Smoki Neptuna. Smoki Neptuna. Natomiast same eliminacje jak eliminacje, ale ja wam powiem, jak już ten wątek, ja wątek ten pucharowy mamy, no to myślę, że bardzo wyrównane te wszystkie grupy, nawet tam z kimś dyskusję toczyłem na Twitterze, która grupa najsilniejsza, ale rzeczywiście tak patrząc na te grupy, są bardzo, bardzo mocno wyrównane i zobaczcie, to są naprawdę silne europejskie kluby, no bo na przykład w grupie D mamy i AEK, który doskonale znamy, bo przecież z nimi graliśmy, i Bilbao, Bolonia, tak, no świetne zespoły. Bamberg, to są wszystko do tego przecież także widzimy kolejna drużyna z Ligi Izraelskiej, drużyna turecka, to będzie naprawdę silna grupa. To samo w grupie C przecież jest Darussafaka Stambuł, Ostenda belgijska, Hapoel Jerozolima też doskonale nam znany. Jest Brindisi włoskie, Limoges, Burgos, które przecież też z nami w grupie grało, i jeszcze Turk Telekom. Nie ma słabych. No trafić do takiej grupy, to naprawdę jest grupa śmierci. Zresztą zobaczcie, nawet tę grupę, do której my możemy trafić, to jest dokładnie to samo. Silne bardzo zespoły. No Rytas Wilno, tak? Taka wam fajna się wydaje, ale to no, natomiast ja uważam, że Start trafił chyba najlepiej jak mógł. To chyba moim zdaniem grupa, która daje największą nadzieję na wygrane. Ja no, nie z mówię, wygrami powalczą, co? Ale też jest bardzo silne. No, z wygrami nie wiadomo, co Nymburk stworzy, jak tam mają. No bo nie ale wiemy. Czy Dijon, czy Tofasz. No z Nizrem to raczej chyba nic bez dyskusji będzie. No jest bardzo, bardzo wyrównane te grupy i to też cieszy, że do tej Ligi Mistrzów przychodzą coraz silniejsze kluby i że pięć tych klubów rzeczywiście nowych doszło do rozgrywek tureckich między innymi. W związku z tym no, należy liczyć się z tym, że to będą coraz bardziej popularne rozgrywki, coraz lepiej oglądane i że jak już do nich awansujemy, bo trzymamy kciuki, że tak będzie, to te silne drużyny do nas przyjadą i znów nam sporo radości sprawią. Może Andrzej wiesz, tak? Znaczy wiesz, no, do tej pory o tych pucharach, o tej sile Ligi Mistrzów, do tej pory mówiło się, że było przyjęte, że Eurocup jest pucharem takiej drugiej rangi, a Liga Mistrzów dopiero trzeciej. Widzimy po tych składach, że to już, co prawda nie widzimy teraz składu Eurocup, ale po tych drużynach, które przeszły, że to już się wyrównuje i za chwilę Liga Mistrzów będzie może nawet zapleczem Euroligi, czyli takim drugim poziomem, także naprawdę świetnie, że my do tej Ligi Mistrzów aspirujemy i oby się udało im grać. To też jest istotne, że tu są coraz silniejsze drużyny, bo dzięki temu silniejsze drużyny będą też w tym pucharze FIBA. Dokładnie tak, bo to tak działa. Co będzie podnosić rangę no na ten moment, jak na ten moment tutaj na Twitterze jeden kolega zrobił właśnie rozpoznanie, ile zespołów, patrząc na Euroligę, Eurocup, Ligę Mistrzów, jeszcze bez FIBY, ile zespołów z każdego kraju gra w pucharach. Zacznę od góry. Hiszpania 12. 12 zespołów już gra. Najmocniejsza liga w Europie. To już mówię. FIBA nikt nie musi grać, już 12 zespołów na jedno. 16 czy 18 to jest po prostu. FIBA to chyba z drugiej ligi hiszpańskiej chyba. Gigantyczne. Na drugim miejscu jest ex aequo Turcja i Francja, po 9. No, czyli 9 zespołów ligi francuskiej, tureckiej gra w pucharach już. A na pewno jestem przekonany, że do FIBA jeszcze się zgłosi jakieś tam, że dwie tureckie. Jeszcze. No pewnie tak. Natomiast no, na 8 jest włoskich. 6 rosyjskich, myślałem, że więcej. No, ale to wiesz, tu jest mniej, bo one pewnie tam Euroliga i pewnie nie wszystkie te fronty nie obstawiają. To VTB i tak jest silny, więc to akurat co do rosyjskich zespołów to... No właśnie. Ale oni mają jeszcze... Natomiast widzimy, że granie w Europie ma sens i trzeba tam grać i ja też nieraz, że nie tylko ja, bo wielu o tym mówi, że czasami te puchary trochę są takim pocałunkiem śmierci w polskiej lidze. Tak, bo drużyn, no, mamy sami przykład swój, gdzie w zeszłym sezonie kosztem pucharów odnieśliśmy kilka, doznaliśmy właściwie kilku takich przykrych porażek, czy z Treflem, czy z Radomiem, właśnie przez to, że gdzieś tam te puchary były z tyłu głowy, ale
a o lidze się w pewnych momentach zapomina. Potem mieliśmy odrabiać, no, ale co wyszło, no kurczę, ale jak to się dzieje. Tak, jak zgadza się i dlatego uważam, że te puchary jednak mimo wszystko są dużym plusem dla drużyny, bo drużyna się zgrywa, bo drużyna jest cały czas w rytmie, bo drużyna nie ma długich przerw, przede wszystkim często są mecze, kibice mają wiele radości i uważam, że to jest bardzo, bardzo, a dziękuję bardzo. Z zielonej. Bardzo, bardzo dobrym ruchem jest to, że będziemy, jeśli nawet nie w Lidze Mistrzów, bo będzie trudno się dostać, to grać w pucharze FIBA. O. Tutaj piszą. Ja jeszcze powiem co do grupy moje właśnie, moje odczucia, tylko dokończę tutaj, jak jest Liga Włoska 8 zespołów, Rosyjska 6, Grecka 6 i też dużo, Izrael 5, a też tam pewnie do FIBA ktoś dojdzie. No na pewno. Niemcy tylko 4, Litwa 4, Belgia 3, no i Polska 2. Słabo wypadamy. Ja bym powiedział aż 2. Nawet jeśli, no. Ale... No, było gorzej. Ale nie, rok temu było 3. Ale umówmy się. Rok temu było 3, jeszcze VTB jest ten Stelmet, więc... Tak wcale źle nie było. Gdyby zostało te 4, a przepraszam, jeszcze była Legia 5, a teraz FIBA... No tak, ale to mówisz, że bez FIBA, tak? To a FIBA będą 2, no właśnie, więc zobaczymy. Co do tej grupy, no to... Nie cieszy na pewno, zakładamy, że oczywiście zagramy w tej grupie. Takie mam, optymista. Dlatego mamy tę grupę włosna. To cieszy mnie tak, że jest Ryga i Wilno, czyli dwa wyjazdy, które można, no, można pokonać autokarem, samochodem, więc jeżeli tylko będą zniesione restrykcje, na pewno kibice na to skorzystają, a przede wszystkim klub i zawodnicy, że nie będą musieli się targać nie wiadomo daleko. Pewnym było, że będzie zespół turecki i cieszy mnie, że to jest Galatasaray, a ze względu takiego, że... Ze Stambułu nigdzie nie trzeba jechać. Ze Stambułu. Leci się do Stambułu. Pomijam już kibiców, którzy też nie wiadomo, czy jak to będzie właśnie na trybunach i wiza trzeba mieć do Turcji. No ale nawet sam zespół. Do Stambułu prosto. Nie trzeba targać się, nie wiadomo, pod granicę, nie wiem, gdzieś tam. Gdzie Syryjską mogą, na Syryjską, gdzie mogą strzelać. Czy przejechać całe morze, żeby do Bursy, czy tam, do Bursy, do Bandirmy. Do Bandirmy. Albo do Bursy daleko. Albo Ankara też zresztą tak samo, to jest już odległość. Natomiast Peristeria, ten też Ateny, też fajnie. I... No takie bardzo cywilizowane miejsca do grania, no, w koszykówkę. Tak. Cywilizowane i cieszy mnie, że Peristeri, że Ateny, że to jest chyba, no powiedzmy w zasięgu. Ryga i Peristeri to są zespoły, jak po prostu posiłkuje się po prostu tym, co było będą tamtych, w zasięgu, tamtych sezonach. Że Peristeri, powiedzmy, i Ryga to są, no próbuję, posiłkuje się, powtarzam, tym, co było w tamtych latach. Że to są, mogły być zespoły, z którymi może zawalczymy. Było też pewne, że będzie zespół francuski i cieszy mnie, że też Strasburg, bo zawsze jak patrzyłem na loty, na połączenia do Francji, ciężko tam się było dostać, żeby było z lotniska blisko, a Strasburg przynajmniej jest połączenie tak samo dobre, bezpośrednio można samolotem do Strasburga polecieć i zapewne klub też poleci samolotem, więc to jest też dobre. No i zostały nam dwa kierunki takie turystyczne. Cieszy oczywiście mnie włoski zespół, Sassari, no polecam, Sardynię, bardzo ładna. I tak samo Teneryfa, podejrzewam, to są fajne kierunki. Jeżeli trafiłoby nam się grać do listopada jeszcze włącznie, to może właśnie polecieć i na urlop. Bo grudzień już też może być ładny, ale no, to raczej jak ktoś lubi zwiedzać stare budynki, Pytanie, czy kibice w ogóle będą mogli podróżować po Europie. Tak, ale tak opowiadam optymistycznie, bo staram się być optymistą, że właśnie Sardynię polecam, że no, jest tam parę antycznych starych budowli, naprawdę można zobaczyć wiele ciekawych rzeczy, poza oczywiście plażowaniem, ale mówię, ja kąpałem się na Sardynii w grudniu i to nie było na zasadzie takiej, że skoczę do morza i nie wchodzę. Morsy. Morsowanie. Znaczy, jestem morsem, tak, to trochę morsuję i to nie było tak jak na morsach, że skoczę, policzę do paru minutę, zatańczę piosenkę i wyjdę. Nie, mogłem tam się kąpać. Oczywiście ludzie patrzyli dziwnie i mówiłem potem Włochom, że wszedłem do morza, to było, co ty zrobiłeś.
Dlatego listopad był fajny, ale to już jest, mówię, optymistycznie. Wiesz, tak patrzysz, Marek, głównie logistycznie, turystycznie, a ja tak patrzę cały czas sportowo i gdyby tutaj popatrzeć sportowo, to jest bardzo, bardzo mocna grupa, ale są bardzo mocni. Walka gdzieś tam o czwarte miejsce, strasznie ciężko byłoby z tej grupy wyjść, ale to bardzo dobrze, że w tej mocnej Lidze Mistrzów właśnie, żeby grać, jeśli już, to z najmocniejszymi. Z Lietuvosem, z Iberostarem i tak dalej. No tutaj co, w zasięgu, patrząc na to, co było, wydaje się Ryga i Strasburg, reszta wydaje się poza zasięgiem, że no Anglia jeszcze jest w trakcie budowy, więc to wie, kto dojdzie i jak nasza siła będzie oceniana. No i też jak będą wyglądały zespoły, z którymi przyjdzie nam grać, bo to jest w tej chwili. Ale no sportowo grupa jest naprawdę bardzo mocna. Jak myślicie, bo pierwsze nasze sezonie Ligi Mistrzów było możliwe, że piąty zespół, szósty gra FIBA, ma możliwość, to nie udało nam się tego wtedy, a w tamtym sezonie już tego nie było. Jak może teraz do tego FIBA podejść? No bo... Ciężko przypuszczać. Ciężko już co? Myślę, że może nie być tych transferów z jednego pucharu do drugiego, bo to jednak gdzieś tam trochę komplikuje kalendarz potem, tak? Masz jakieś tam... Tak. A teraz jest tak dużo niewiadomych z tym kalendarzem logistyką. Zobaczcie nawet naprawdę teraz sytuację, w której jesteśmy. 18 bodajże, czy 15 sierpnia jest losowanie pucharu FIBA. I teraz czy muszą nas wylosować, tak? No bo jesteśmy zgłoszeni i formalnie jesteśmy w grupie. Bodajże 15 albo 18 sierpnia. I teraz jak zostaniemy już w tej grupie umieszczeni, nagle awansujemy do Ligi Mistrzów i co? I kogoś muszą dokoptować. No mówię, te transfery między pucharami w trakcie rozgrywek są trochę jednak skomplikowane. I może będzie, nasze miejsce, że... na przykład Gliwice będą ciekawe. Zresztą no myślę, że o pucharach będzie jeszcze dużo okazji pogadać, bo tutaj na razie jesteśmy na razie eliminacyjne. Na razie to, co pewne, to eliminacje i pierwsza runda, życie pokaże. Zgadza się. Mówię, no to mi się wydaje, że Start Lublin, no... Ciężkie będzie miał zadanie na pewno. Ciężkie, no... Tylko poczekajmy, kim Start Lublin będzie grał, bo Start Lublin ma dzisiaj 5 Polaków, nie ma ani jednego obcokrajowca. No właśnie, przechodzimy do kolejnego tematu. Otóż to, no transfery ligowe, składy drużyn, tak? No na razie Start Lublin to chyba obok Torunia ma najmniej zawodników. Także oni mają dopiero tak naprawdę, może poza Borowskim, drugą, same rezerwowych, tak? Tutaj mamy Start Lublin. Szymański, Borowski, Jeszcze, Dzięba, Pelczar i to jest wszystko. Także no czekamy na 5 obcokrajowców i zobaczymy, jaki to będzie zespół. Ale zobaczcie w ogóle, jaki mamy kuriozalny ten sezon przygotowawczy. Wczoraj odbył się pierwszy sparing w tym sezonie. Tak, Astoria zagrała z Legią, a w tym samym czasie 50 km od Bydgoszczy w Toruniu mają podpisanego Damiana Kuliga i nie mają jeszcze trenera, tak? No zobaczcie, jaką mamy sytuację. Dwie drużyny grają już sparing, już są w pełnych obrotach, przygotowaniu i tak dalej, a tutaj nie ma jeszcze nawet dwóch zawodników. Jest jeden, no z przypuszczeniem, domysłem, że będzie tam Aaron Cel, także Bartek... No, Cel był potwierdzony. On się sam potwierdził. On się na tą chwilę sam potwierdził. Ale Diduszko miał kontrakt długoterminowy. Diduszko jeszcze nie ma kontraktu. A Cel się sam potwierdzał, więc mają... Słyszycie? Nie ma jeszcze Diduszko, jeszcze nie ma kontraktu. No, a my poszukujemy Polaka, tak? Przypadek. Nie sądzę. Tak, natomiast to, co Andrzej powiedział, rzeczywiście w tym Lublinie, bo to taki zespół, wicemistrz polski, tak? Musimy czekać, co oni zrobią, bo w tym momencie nie można w żaden sposób ocenić ich siły, ich zamiarów. No bo zobaczcie, tu masz rację, bo zobaczcie, jak spotkaliśmy się 2 tygodnie temu, to mówiliśmy o tym, ależ Stal ma zespół, oni idą jak burza, już są w finale. I nagle od tamtej pory nic się właściwie nie zmieniło, tak? Tak, jednego Stalifa potwierdzili, no właśnie, i mają tak naprawdę 3 luki, ale no 3 poważne. A w tym czasie i my, i Stelmet ich dogoniliśmy i z budową składu jesteśmy na podobnym etapie i już nie ma takiego szaleństwa zakupowego w Stali. Nie wiem, może ono wróci znowu, tak? Natomiast no, trudno jest oceniać to wszystko właśnie w trakcie jeszcze budowania zespołu. No bo teraz, zobaczcie, jak wiele zależy choćby w naszym Anwilu teraz od tego, kogo kupimy na jedynkę i kogo kupimy na trójkę, tak? Jak kupimy 2 słabych zawodników, to choćbyśmy nie wiem co robili, będzie to oceniane negatywnie, tak? A zakupienie 2 silnych zawodników to oczywiście podbuduje i publiczność, i sam zespół, i wszystko, co się wokół niego znajduje, bo będzie mówione, a no kupiliśmy fajnych zawodników, fajna gwiazda i tak dalej, i tak dalej. Dlatego mówię, ciężko jest cokolwiek oceniać, nie znając pełnych składów, nie? Pomówmy tak może... Ale po tym, co już widzimy, widać trend, w jakim kierunku kto idzie. Widać, że Trevel będzie bardzo mocny, bo teraz transfer Gruszeckiego. Dwa słowa spróbujmy o każdym. Może nie o każdym można powiedzieć wiele, ale no spróbujemy. Śląsk Wrocław.
na ten moment. No zbroją się, wiecie co, ja przez długi okres czasu były jakieś tam komentarze negatywne pod adresem Śląska, znaleźć można je było na mediach społecznościowych, że się nic nie dzieje, że nie budują składu, że za długo czekają. Natomiast zobaczcie, w ostatnich dniach dwa czy trzy kontrakty. Są już zawodnicy, którzy gdzieś tam na pewno będą stanowić o sile tej drużyny i wcale nie jest powiedziane, że to późne rozpoczęcie budowania składu tak musi skutkować tym, że drużyna w przyszłości nie zagra w playoffach, czy będzie prezentowała się słabo. Nie ma to tak naprawdę w tej chwili takiego wielkiego znaczenia. Oczywiście trudniej się będzie przygotować do sezonu, nie mając pełności, pełnego składu, tak? No to tak. No Śląsk dla mnie na dzisiaj to trochę nie wiadomo, chociaż mają 8 zawodników, ale na razie no, Polacy znamy Dziewy Gawińskiego, Labinowicz to jest gość z polskim pasem, a tak to ciężko powiedzieć o tych obcokrajowcach coś więcej. Na pewno Tref dla mnie to jest pozytywne zaskoczenie tego okienka transferowego, nazwijmy to tego sezonu górkowego, bo w tej chwili wyglądają mocno Olejniczak, Leończyk, Gruszecki, Kolenda. Zobaczymy, kto jeszcze na jedynkę, dwójkę dojdzie. Mnie cały czas najbardziej... Paliukenes jeszcze też został, który opierł na zawodnik. Tak, Witalikowa. Także Trefy wygląda mocno. Mnie najbardziej oczywiście ciekawi poza Anwilem Stelmet. Stelmet potwierdza wizję budowy, Tabak potwierdza, że chce taki zespół jak w zeszłym sezonie. W buty Gordona wszedł też dobry center Grossel. Zamiast Hakansona jest dobry europejski rozgrywający Lundberg, również gość z Hiszpanii, więc naprawdę solidnie to wygląda. Różnica jest taka, że jest Daniel Szymkiewicz. To jest taka różnica. No i właśnie teraz ja wam zadam pytanie, jeśli mogę. Jest Lundberg, jest Szymkiewicz. I jeszcze tam będzie na jedynce Łukasz Koszarek, bo wszystko na to wskazuje, że podpisze kontrakt ze Stelmetem. Strasznie ciasno się zrobiło, prawda? Chyba, że Szymkiewicz... Krzysztof Szymkiewicz na dwójkę. No właśnie, ale tam też już jest Marcel Ponitka i Cecil Williams. Ale wtedy Williams na trójkę. Oni mają zawodników uniwersalnych, którzy na wielu pozycjach mogą grać. Ale nie, no jeśli tak będzie, to jest ciasno, bo to jest trzech rozgrywających, no nie? Tak, ciasno. I każdy chciałby pograć, to nie jest... Także no czekamy, kto drugim centrum w Stelmecie, kto drugą trójką po tym, co widzimy. Tutaj natomiast mówię, jeśli ten Williams na trójkę i tak dalej. No, na pewno dobrym transferem u nich jest zostawienie Marcela Ponitki. Tak, na pewno ciekawy transfer. Szkoda, że nie skusił się nie u nas. Próbować swojej siły w Anwilu, bo mogłoby być ciekawie. Teraz może byśmy już mogli spokojnie budować skład i na Sokoła faktycznie spokojniej czekać. Był tym szóstym zawodnikiem, a nie piątym. Natomiast ja wam powiem jedną rzecz. Wierzę w to, że takim zawodnikiem, jakim w tej chwili jest Marcel Ponitka, za 2 czy 3 lata będie Andrzej Pluta Junior. Może być. I myślę, bo zobaczcie, chłopak ma 20 lat i... Szkoła rok podpisał z nami. To prawda, ale myślę, że to jest jakieś tam gdzieś za strategia, zabezpieczenie się na wypadek, gdyby z jednej albo z drugiej strony coś się nie podobało. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że my często mówimy o zawodnikach młodych i perspektywicznych, jak oni już mają po 23 czy 4 lata, tak? No właśnie. Wtedy mówimy, w Polsce mamy tą manię mówienia o zawodnikach młodych i perspektywicznych. No Bartek Wołoszyn był przez 10 lat młodym, no właśnie. To nie tylko jest domena koszykówki, bo ja wczoraj bodajże oglądałem jeden z programów telewizyjnych, gdzie ekspert Wojciech Kowalczyk mówił o piłkarzu jednej z drużyn, potem sobie dopiero uświadomił, że on ma już 26 lat. Nie? No on jest jeszcze młody i perspektywiczny, tak? No i Kowal sam myśli, że jeszcze jest młody perspektywiczny. W związku z tym młody i perspektywiczny to jest Andrzej Pluta Junior. Tak, on ma 20 lat, on wchodzi w dorosłą koszykówkę, już w nią trochę wszedł, bo grał w drugiej lidze hiszpańskiej. Granie po 14 minut w drugiej lidze hiszpańskiej to na pewno też jest dla niego duże doświadczenie. I ja nie sądzę, żeby Andrzej Pluta Junior przyszedł tutaj siedzieć na ławce. Uważam, że tak jak powiedziałem już tu na początku dzisiejszej audycji, że on będzie te 10-15 minut w meczu robił spokojnie. I jestem w stanie w tej chwili stwierdzić, że taka będzie też jego rola, bo 14 minut w drugiej lidze hiszpańskiej to jednak też jest ogromne doświadczenie, tak? Tym bardziej, że on tam dwa sezony spędził. Pokażcie mi polskiego zawodnika 20-letniego, który w taki sposób rywalizuje, w taki sposób... No tak, to prawda. Łukasz Kolenda jest takim przykładem w Polsce. Ilu więcej? No właśnie. No nie ma. W związku z tym, jak ktoś mówi o Andrzeju Plucie, że on przychodzi tutaj na razie zdobywać doświadczenie, uczyć, oczywiście, że tak, ale on już będzie też miał pewne zadania i będzie musiał się z nich wywiązywać, bo tak jak powiedziałeś, Łukasz Kolenda jest takim zawodnikiem w polskiej lidze i wielu takich nie ma. Dokładnie. No poza tym Pluta Junior to jest dzisiaj czwarty Polak w tym zestawieniu. Nie wiadomo, czy będzie piąty, czy szósty. No to jest bez dwóch zdań. Że junior będzie grał, także to absolutnie.
Kształt Wrocław dla mnie jest nie wiadomo, zobaczymy, to jeszcze musi... Jeszcze w treflu ciekawy jest ten transfer Olejniczanka, to też... No tak, o tym też warto powiedzieć, bardzo ciekawy transfer, bo to Polski, bo to też młody perspektywiczny. Młody perspektywiczny. Kształt Wrocław widzę ma braki na pozycji centra, ja się wcale nie zdziwię, jak pójdzie tam Adam Opeta, bo podobno wcale Starostów nie chce Adama Opety tak bardzo zatrudnić. Oni jeszcze raz nie ma gdzie, tak, mieli razem. Nie ma gdzie za bardzo pójść. Adam Opeta, bo tam podobno też Szymon Łukasiak po kontuzji wraca i wolą chyba na niego postawić. I tak sobie teraz patrzę, że i to, tak, zobaczymy, to jest tylko moje wyczucie. Natomiast Tref Sopot, bo tu mam że po prostu na tapecie Stelmet, Tref i Śląsk. Tref Sopot bardzo mnie ciekawi faktycznie. No pytanie, jakich dołożą Amerykanów? No jeszcze dwóch na obu, jeśli dojdzie dwóch Amerykanów solidnych, to Tref jest dzisiaj naprawdę mocnym kandydatem do gry, gdzieś tam powiedzmy nawet o czwórkę. Bez presji, to też tam w Sopocie, bez presji nie ma ciśnienia, że muszą osiągnąć sukces. No właśnie, bo oni mają naprawdę, póki co ciekawe. Ciekawy mi ten zespół, na pewno, jeżeli będzie możliwość, to pojadę na Rival Arenę. Stelmet też na pewno będzie drużyną, która będzie się w czołówce liczyła. No mówię, Stelmet jak dla mnie buduje tak jak zeszły sezon, bo widać bardzo profilu tych zawodników. Teraz będzie drugi center pewnie gdzieś tam podobny do Radicia. Pytanie, kto jeszcze na trójkę? No mówię, Lundberg niejako powielenie wzorca z Hakansonem. No, ja myślę, że też trochę też inny zawodnik, ale chodzi mi gdzieś tam o CV. Najbliższe dni będą bardzo istotne. To jest ciekawie, trefę sobą właśnie, dokończyłem temat trefę, dobrze. Czy faktycznie Dominik Olejniczak to będzie pierwszy piący chodzi z Witaliem Kowalenką na zmianę, czy jeszcze planuje Marcin Stawański trudniej centra, bo chyba, że tam ma ten Opeta wspomniany wcześniej, bo nie wiem, czy Dominik Olejniczak to już ten moment, że już pierwszy piący. No. Ja myślę, że Olejniczak. Że już jednak, to jest jednak z kolei, że postawi, bo pytanie, jest tutaj Luka, widzę właśnie tak samo na jedynce i na dwójce, ale pytanie, czego są w Sopocie, czy zatrudnią przysłowiowego kozaka na jedynkę, dwójkę, i centra, trzy chcą postawić mocno na Polskę. Tylko zobacz Marek, kozak na jedynce ograniczy minuty Kolendy, a Kolenda musi grać. Dlatego będzie zmiennik. Kolenda była też dlatego czego oczekują. Była taka wypowiedź chyba trenera Stefańskiego albo kogoś ze sztabu Trefla Sopot, że Łukasz Kolenda będzie pierwszą oczywiście, piątką. Oczywiście, ale to nie ma wątpliwości. Całkiem się nie zdziwię, że jak Dominik Olejniczak też będzie pierwszą piątką. Oczywiście, po prostu grają i Sopocie po prostu idą na Polskę, teraz Polska. Jeszcze na dwójce może się pojawić zawodnik, który gdzieś tam będzie może nawet do pierwszej piątki, bo mówię Olejniczak, Leończyk, Gruszecki, Kolenda i pytanie, kto na dwójce, to jest pierwsza piątka. No to pewnie zatrudnił jakiegoś zawodnika na 1-2, a Dominik Olejniczak pod koszem będzie w pierwszej piątce wychodzić i to zobaczą. Teraz Polska na razie jest w starcie, Lublin, który masz tam nad Stelmetem. Tak, mówimy o Stelmecie, ale... Myślę, że czwórka może w Sopocie niekoniecznie, ale kto wie, może po nowym roku się wzmocnią. Marek, patrząc na to, co jest dzisiaj, jak to buduje składy, to jeśli dochodzi jeszcze solidny Amerykanin na obwód, to dla mnie Tref jest kandydatem do czwórki na tę chwilę oczywiście. To się jeszcze może zmienić dużo, ale na teraz. Mówię, oczywiście kibicuję Dominikowi Olejniczakowi, ale nie wiem, czy da taką naprawdę... Czy pierwszą piątkę po prostu? Ma Kowalenkę, ma Leończyka, ma doświadczonych koło siebie, pomogą mu. Stelmet, Zielona Góra, bardzo ciekawe transfery, właśnie zobaczymy, bo Jean Tabak, można z wypowiedzi chociażby nawet Janusza Jasińskiego wywnioskować, że preferuje dwie równe piątki, podobnie jak nasz trener. Także jestem ciekaw, jaki będzie właśnie drugi center. Pewnie Filip Puto będzie tym 11, przypuszczam, zawodnikiem pod koszem. Też, dziesiątym to będzie, tak jak był Witliński, który tam to jeszcze będzie zachodził. Na trójkę, no stracili... Tak jak powiedział Andrzej, dwa transfery jeszcze. Dwa transfery, trójka i piątka i to zamknie sposób. I to mówię, to będzie podobnie jak było w zeszłym sezonie. Jeszcze też zobaczymy, no. No mówię, trójka, piątka, tak, bo pozycje obwodowe, jedynka, dwójka są zajęte w tej chwili, nawet chyba zbyt mocno. Tak jest. Bo tak jak właśnie start widzimy, start ma oprócz Kacpra Borowskiego drugą piątkę. Mówiliśmy, że start ma tylko drugą piątkę, nie ma tu już to więcej mówić, czekamy, no bo zobaczymy, czym zaskoczą. To tak mówię, tak sobie tylko myślę, głośno, że Michał Sokolski na trójce, jest Luka na trójce. Żebyś nie wykraczał. Żebyś nie wykraczał. My nie też chętnie bym przyjadł. Myślę, że Michał jest tak mocno jest nastawiony na zagranicę. Dobrze, na tapecie jest Spunia, Polpharma i to. A polski cukier pominęliśmy, tak, bo już mówiliśmy. No, polski cukier. Nie za bardzo na razie zaczynamy. To może Polpharma, Spunia i Dąbrowa. O, na szybko.
Ja powiem na szybko jedno zdanie. Mnie bardzo cieszy, jak wyglądają najsłabsze zespoły z poprzedniego sezonu. Aha. Polpharma wygląda nieźle, MKS wygląda nieźle i tu nie widzimy Legii. Legia też wygląda nieźle z tych trzech, które walczyły o utrzymanie. Polpharma, MKS pamiętamy wyglądały, no nie chcę być złośliwy, wręcz żałośnie słabo. Po tym jak z MKS-u podchodzili zawodnicy oczywiście. Mhm. Ale tak, MKS ma bardzo ciekawego centra. Też tam ma tego Limura, który się pokazał. A Polpharma ma Jamesa Washingtona, którego dobrze znamy. Także no tak. I Sebastiana Kobelczyka, no też doświadczonego Limura. Mam wrażenie, że to nie będą zespoły jak w zeszłym sezonie, które będą dostarczycielami do bicia, punktów. Tak, do chłopcami do bicia, tak? Więc fajnie wyglądają. Spójnia wygląda ciekawie, tylko tam widzę dwie luki w składzie, a oni podobno zakończyli budowę składu. No i to jest ciekawe. Dobrego trenera mają. To na pewno, Jacek Winnicki. Natomiast no myślę, że to będą takie zespoły na tą chwilę patrząc, które będą walczyły sobie gdzieś tam o ósemkę, o ten środek tabeli i o sprawienie niespodzianki w postaci awansu do play-off. Tak, no Spójna to myślę ma apetyty. To no, tak, w przypadku Spójni to by jakaś tam wielka niespodzianka nie była. Bardziej MKS i Polpharma. Dąbrowa nie wiadomo. Jestem ciekaw Andy Mazurczak, jak się pokaże. No tak, bo to jest jeden z tych przykładów naszych policji, no wiadomo, paszporty polskie. Który tak, no. Nie wiem jak on gra. Nie mamy, tak naprawdę nic o nim nie wiemy. No zobaczymy właśnie, bo może się okazać. No ale jest Mikołaj Ratajczak, który w Toruniu już się pokazał, także też dobre miejsce dla takiego zawodnika młodego do rozwoju. Legia Szczecin Radom. No Legia ma Bibinsa, który grał z Basejem. Jakuba Karolaka na trójkę. No i Karolaka, który wczoraj 20 punktów rzucił. Ustawionego na trójce tutaj w tej tabelce jest. No i wychodzi na to, że on będzie tam grał na trójce, bo zobacz po tym składzie. Myślę, że Legia też może być ciekawym zespołem i też ona nawet ze wskazaniem na ten awans do gdzieś tam o próbę powalczenia awans do playoffów taką większą. Natomiast zaskakuje trochę King Szczecin, bo tam od lat drużyna tworzy się, która ma duże aspiracje, ale te aspiracje gdzieś w trakcie sezonu rozmywają się. A w tym sezonie to myślę, że one się zaczęły rozmywać już na etapie początku sezonu. Nie ma tam w tej chwili. No niby jest solidnie, ale nie ma błysku. No właśnie, nie ma tego błysku. Bo jest Kikowski, jest Zemski, jest Melvin. Ale to tak trochę wszystko trochę mało. I też to tak na tą chwilę drużyna na środek tabeli. Tak, nie chcę, kurczę. W głowie jakiś cytat mi chodzi, ale nie mogę sobie przypomnieć za nic, kto to powiedział. Ale jakiś zawodnik grając w Szczecinie powiedział, że tam jest wszystko. Tam są pieniądze, warunki, wszystko, tylko nie ma kibiców. Aha, może dlatego, tak? To może nie wiem, może Paweł Kikowski on tam długo gra, to może on to powiedział, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie wiem, że nie jest wszystko, pieniądze na całe wszystko, ale nie ma klimatu, nie ma kibiców, nie ma tego czegoś. A szkoda, bo jeśli jest możny sponsor, a tam jest, to, no to mógłby się budować fajnie. Ale nawet zobaczcie, nie pomogła zmiana barw na takie bordowo, granatowo-bordowe, jak ma Pogoń Szczecin, tak? Natomiast to nie jest Pogoń Chcieli Szczecin. Chcieli przyciągnąć pewnie. Ja pamiętam, jak Robert, to nie wiem, czy to Robert Skibniewski, bo to na pewno Robert Skibniewski ze mną rozmawiał na ten temat, ja Robercie właśnie, z Robertem o kibicach w Szczecinie. Robert powiedział wtedy jedną rzecz, że zobacz, mówi, tutaj jest 10 drużyn ekstraklasowych. No i tutaj właśnie. W trakcie, kiedy my, akurat pamiętam, że my graliśmy wtedy z nimi mecz ekstraklasy w hali dużej, a w małej hali tymczasem tego samego dnia piłkarze ręczni Pogoni Szczecin grali w ekstraklasie. Tak? Gra piłka nożna i to już są trzy dyscypliny, które dzielą między siebie kibiców, tak? Szczególnie jak się gdzieś tam te mecze na siebie nakładają, a biorąc pod uwagę, że tam jest 10 drużyn ekstraklasowych, to rzeczywiście robi to wrażenie i kibice mają ogromny wybór, może dlatego tych kibiców w Szczecinie nie ma. Na ten moment chyba za gradą chyba najsłabszy. Najsłabszy, no kibicujemy. Chyba, że wypalą ci Amerykanie, bo to takie niewiadome, podobno ten Neil Griffin, to takie niewiadome, no jeśli wypalą to może, ale wygląda, że Radom najsłabiej. Ja trenerowi Wincy oczywiście z całego serca kibicuję i będę obserwować takich zawodników, szczególnie jak Wojciech Wątroba. Jestem ciekaw, skoro Adrian Bogucki taki postęp zrobił, może Wojciech Wątroba. No i Kurpisz młody strefa wypożyczony. Jeszcze może zobaczymy, bo jako Parzyński, teraz Adrian Bogucki, może Robert Wilka wie, jak dotrzeć do wysokich zawodników. Więc to tyle z ode mnie, a co do Radomia, bo poza tym składem. No słabo. Myślę, że wszystko powiedzieliście, także będziemy czekać. Mnie wiecie, co Gliwice interesują, bo do tej pory tylko Polacy. Gliwice się zgłosi właśnie. Tylko Polacy, ale teraz dwa transfery zagraniczne i to są obaj bardzo ciekawi zawodnicy. Ten Red ma być, już piszą o nim, że ma być gwiazdą ligi. Coś, czego my nie mamy, byśmy chcieli bardzo. Henderson, ale to nie ten Henderson. Ale nie, ten Henderson też gdzieś tam ma dobry papier. Ja już nie pamiętam dokładnie, kto skąd przychodzi. Zawsze czytam, jak tylko się zawodnik jakiś pojawi oficjalnie i zarówno ten Henderson, jak i ten Red, oni to nie są ogórki w cudzysłowie. Oni nie przychodzą z ligi, nie wiem, cypryjskiej. Także wygląda na to, że to będą mocni zawodnicy. Zobaczmy. Obaj.
No tak, ale Gliwice, Gliwice od jakiegoś czasu budują ten zespół i zobaczcie, że oni 2 lata z rzędu grali w tym Adria Cup. Mhm. Teraz zgłaszają akces do Pucharu FIBA. Jest tam zapotrzebowanie. Chcą iść w górę, nie? Kiedy tam dwukrotnie miałem przyjemność być w tej ich wielkiej hali w arenie Gliwice, ale oni grają z nami, oba mecze grali w tej małej. I ja pamiętam, jak z kierownikiem drużyny tam rozmawiałem, który powiedział mi, że ich marzeniem jest, żeby w końcu można było na meczach z tymi czołowymi drużynami zapełnić tą wielką arenę, przynajmniej w jakiejś tam części pozwalającej zwrócić się kosztom jej obsługi, bo jest tam zapotrzebowanie, nie ma w tej chwili, zobaczcie, koszykówki na Śląsku, przecież pamiętamy, jakie tam grały drużyny, Bobry, Bytom, które przecież zdobywały medale Mistrzostw Polski. Grały w pucharach, a teraz od lat jest tylko Dąbrowa Górnicza, która przez Ślązaków nie jest uważana za Śląsk, to oczywiście tak pół żartem, pół serio. Ale rzeczywiście ten kosz na Śląsku, przynajmniej przez te Gliwice, ma szansę się odbudować i miejmy nadzieję, że będą cierpliwi i z roku na rok będą robili... Jeszcze rozgrywający postępy. Center i kto wie, czy nie będą mocni. Naprawdę. No center, ja powtarzam ten temat, nie potwierdzacie tego. No to będę może tutaj. Ty nie jesteś czasem agentem, tak koniecznie chcę będę gdzieś wepchnąć. To do Stali, to do Szczecina. Nie, bo teraz patrzę, center nie ma puchary, ja mogę być, to... Za Astorię nie będzie go wpychał. Astorię omówiliśmy ostatnio szeroko. Tak, nic się nie zmieniło w Astorii. Nic się nie zmieniło i się nie zmieniło. Zagrali pierwszy sparing. Jednym punktem, jeśli ktoś nie wie, to powiemy, jednym punktem wygrała Legia. Tak. Legia jeszcze bez dwóch zawodników, więc na razie tam ta Astoria może lekki falstart, ale to tylko sparing. Ciekawy właśnie transfer jeszcze co do Gliwic, może gdyby się... Gdybyśmy wiedzieli wcześniej, co będzie z Sokołem, może byśmy innego ptaka zatrudnili. Gołębiowki, tak, to jest perspektywiczny zawodnik. No. Były tutaj w tym składzie. Tak, jak nie Sokoł, to gołąb. No szkoda, że tak się zdarzyło, ale no trudno. Szukajmy jeszcze w głowach, czy są inni zawodnicy. Gorąca Stal Ostrów. No właśnie. Gorący obwód na razie. Trzech ludzi, którzy podobno Florenca znamy, dwóch pozostałych podobno również mogą strzelać bardzo mocno. I od dłuższego czasu żadnych ruchów. To ciekawe, czy czekają, co się wydarzy w innych klubach. A może się kasa skończyła? Myślę, że nie. Natomiast ja cały czas i powtarzam to, lubię bardzo Łukasza Majewskiego, szanuję go za jego dokonania, za jego grę w Anwilu, także zdarza nam się często rozmawiać, jak gdzieś tam się spotykamy podczas meczów, ale zastanawiam się, czy jest Łukasz w stanie ogarnąć tę ekipę Florenca, przede wszystkim Jamesa Florenca, no bo że Josip Sobin się dostosuje do poleceń trenera, to nie mam wątpliwości, on jest jak żołnierz, tak? Jest rozkaz i to trzeba zrobić, natomiast gorącą głowę Jamesa Florenca opiełznać to będzie najtrudniejsze zadanie moje dla Łukasza, a Łukasz podjął się tego zadania, w Ostrowie mu zaufali, poszły duże pieniądze, a trener jednak jest taki, który jeszcze dużo doświadczenia, nie, jest trenerem na dorobku, tak życzymy mu oczywiście jak najlepiej, ale zobaczymy, jak sobie Łukasz poradzi z okiełznaniem tej całej ekipy. No jestem bardzo ciekaw przede wszystkim, jak jeszcze właśnie kto przejdzie. Łukasza Kołajewskiego, nie wiem, czy nas oglądacie w Ostrowie, ja tam nieraz oglądam wasze studio. Jak nas słuchacie, zapraszamy do Łukasza Majewskiego i chętnie porozmawiamy z Łukaszem Majewskim, jak już będzie pełen skład. Ja myślę, Marek, że dla kibiców tutaj naszych Złotawka będzie ciekawa rozmowa i dlatego też cię zachęcamy i żebyś tutaj spróbował Łukasza Majewskiego zmobilizować. Myślę, że on chętnie z ludźmi z Złotawka porozmawia, bo to jest bardzo sympatyczny człowiek, który też tutaj pograł, więc jak tutaj jeszcze faktycznie będą mieli dalej kolejnych zawodników, to ciekaw sam jestem, co by Łukasz powiedział. W kontakcie z Dawidem Detkiem, też czekam, co tam się rozwinie. A skoro? W Lublinie też chętnie z Dawidem Detkiem się rozmawiali, jakie mają plany do Ligi Mistrzów na przykład. Ale to... A skoro o Łukaszu Majewskim mowa i jako człowieku, który wchodzi dopiero do trenowania, byłym zawodniku, to pięterko wyżej jest Przemek Frasunkiewicz, który, zobaczcie, całkiem niedawno był w tej roli, w której jest teraz Łukasz Majewski. Tak, zaczynał swoją karierę na stołku trenerskim, a teraz już o Przemku Frasunkiewiczu mówimy jako doświadczonym trenerze, który ma za sobą 2 sezony w lidze, w rozgrywkach europejskich, tak? W związku z tym życzymy Łukaszowi, żeby za te 3 czy 4 lata był na podobnym miejscu jak obecnie. I zobaczmy Asseco, polskie Asseco, ale zobaczcie, jakie inne niż to kiedyś polskie Asseco, które było po prostu słabsze. Ja tak się uśmiecham, patrzę na Asseco, czy jeszcze powiem coś może konkretnie, tylko tak się śmieję, uśmiecham, bo patrzę sobie na Bartosz Włoszy.
jakie pozycje? W Wolfsburgu jakie zaczynają? Wiesz co, oni go tutaj tak z konieczności trochę wrzucili, bo nie wiadomo, czy tam druga czwórka, bo wiadomo, że Dylu, Bartek Wołoszy, no to od 1 do 4, od 2 do 4. To jest tak jak z zawodnikami piłki nożnej, którzy czasami zaczynają z przodu, a kończą jako już starsi, ukształtowani zawodnicy z tyłu, żeby, zabezpieczać tyłu. Czasem na bramce, Gikiewicz też był napastnikiem, a gra na bramce. Ale zobaczcie, zupełnie serio, Wołoszy przecież u Frasunkiewicza grał jako silny skrzydłowy i to nie będzie dla niego problemem, bo tam taka była jego rola. Ale też się śmieję właśnie, też tak żartowując, że nikogo nie urażając oczywiście, tylko jakie to myślenie o polskiej koszykówce. No to na czwórce Waszego Arcy Gdynia jest na czwórce dwóch zawodników młodych, perspektywnych już cały czas. No tak, natomiast Bartek jest zawsze, Filip Dylewicz to jest historia polskiej koszykówki. Odnośnie Asseco, to tak zupełnie poważnie to, co powiedział Andrzej, czy no inaczej, tam jest wielu zawodników, których w swoich składach chciałyby mieć inne kluby. Oczywiście, Szubarga, tak. Szubarga, myślę, że znalazł pracę bez problemu. Żołnierewicz, to samo. Filip, to wiadomo, że to, co powiedział Andrzej, historia polskiej koszykówki. Adam Chrycaniuk, Bartek Wołoszyn, oczywiście. To są wszystko, zobaczcie, tam nie ma nazwiska, bo nawet i Wojtek Czerlonko, czy Marcin Malczyk, no może Mateusz Kaszowski, tak najmniej znany zawodnik, ale wszyscy zawodnicy, którzy tam są, to są solidni ligowi gracze z dużym doświadczeniem, tak. A tacy gracze jak Szubarga, Chrycaniuk, czy Wołoszyn, czy Żołnierowicz, czy Dylewicz, no to teraz wszystkich wymieniam, tak? Oni, każdy z nich w każdym meczu może gdzieś bardzo dużo do ogry. I tam nawet, wiesz co, Marcin Malczyk to jest taki doświadczony już chyba też 40-latek, zdaje się, i to jest właśnie taki zawodnik, który trochę by wchodził w klucz tego, o czym ty mówisz w kontekście Anwilu, takiego solidnego uzupełnienia, bo to jest gość, który nie jest jakimś tam już teraz, no wiadomo, wirtuozem, jest doświadczony, ale to jest gość, który jest niezłym obrońcą, który potrafi za trzy rzucić, który te spokojnie 5-8 minut w meczu może pograć i nie osłabić jakoś tam zespołu. Ja jestem ciekaw derbów Trójmiasta. Derby Trójmiasta. Polskie derby będą. No zobaczcie, rzeczywiście, bo w Treflu też jest dużo polskich zawodników. W Treflu tylko Moten i Paliukena, bo Kowalenko ma paszport. Polskie derby. No to prawda. To ciekawa sytuacja, ale to, co powiedziałeś, to jest zupełnie inne Asseco niż było kiedyś tam. To jest Asseco, które w playoffie musi być. Kto wiecznie powalczy o czwórkę. No, to bardzo bym chciał, bo Polacy, tak? Taka metoda budowania drużyny. Jakoś, o Anwilu chyba już mówiliśmy. Został nam tylko Anwil. Kibice pytają o Mura. Co myślimy o Murze, żeby grał na jedynce? Czy to jest dobry pomysł? Znaczy ja uważam, że tak. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. Nie wiem, jak potoczy się ta sprawa, bo rzeczywiście te rozmowy z Murem trwają. O tym się mówi najgłośniej. Także to jest najbardziej w tej chwili przymierzany do Anwilu zawodnik. Oczywiście mówimy o McKenzie Murze, bo wczoraj pojawił się Armani gdzieś tam. Jeszcze był Roman Mur kiedyś. Nawet były żarty, że będzie dwóch Murów będzie grał we Włocławku, ale nie. Jeśli chodzi o McKenziego Mura, on też pokazał swoim zachowaniem, że jest zawodnikiem bardzo odpowiedzialnym, co jest, myślę, bardzo ważne. No bo wszyscy pamiętamy tę sytuację, w której pojawiła się pandemia koronawirusa. Nasi zawodnicy Chris Dow i Ricky Lido zdezerterowali z Włocławka, a McKenzie Moore w tym czasie przebywał w Grecji, gdzie pojechał na własną prośbę tak naprawdę rehabilitować się po kontuzji, tak, do specjalisty, którego doskonale znał. I teraz, co było najfajniejsze? Najfajniejsze było to, że kiedy zaczęła się pandemia i inni zawodnicy uciekali, to on przyjechał, wrócił do Włocławka i był gotowy, jeśli liga by miała rozpocząć rozgrywki, to kontynuować grę. To jest wielki szacunek dla niego za takie zachowanie i pokazuje, że jest zawodnikiem bardzo odpowiedzialnym. A też jego dotychczasowe występy w Europie świadczą o tym, że można spokojnie na niego stawiać, bo ma doświadczenie w wielu europejskich klubach, zna doskonale europejską koszykówkę. Na pewno nie ma jak takiej gorącej głowy jak Tony Rotten, żeby się gdzieś tam podpalać i podniecać za bardzo samą grą, robić z siebie gwiazdę. Jest zawodnikiem, który wykonuje swoje zadania, a fakt, że w Grecji uważają go za bardzo dobrego zawodnika, bardzo silnego zawodnika, to też o czymś świadczy, bo przecież w Grecji sam Olympiakos i Panathinaikos mają takich zawodników w składzie, że jak ktoś zauważa tam gracza z innej drużyny i mówi o nim w samych superlatywach, to trzeba wierzyć, że tak rzeczywiście jest. Jak to widzisz? Mur starter, Deshawn Booker. Po prostu Booker. Booker go zmienia, czy może Mur? Że my mamy o tyle ciekawą, tak za dużo gadam, już kończę, Andrzeja dopuszczam, ale nie, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że uważam, że jeśli rzeczywiście przyszedłby tu McKenzie Moore,
to mielibyśmy taką sytuację, że w zależności od potrzeby ta trójka zawodników, czyli Booker, Moore i Bassey, z domieszką oczywiście Andrzeja Pluty, ale przede wszystkim ta trójka grałaby, myślę, wymiennie na tej pozycji 1-2. McKenzie Moore jest zawodnikiem wysokim, który spokojnie może grać na dwójce, ale też jest zawodnikiem, który w zeszłym roku zastąpił Tonego Rotena u nas w drużynie, czyli był przymierzany typowo do jedynki. Myślę, że i na jednej, i na drugiej pozycji bez problemu sobie poradzi. Booker też wiemy, że świetnie rzuca i za trzy, i z pół dystansu, więc i rozgrywającym, i rzucającym może być Trebasej. No, o jego umiejętnościach rzutowych przekonał się Anvil, kiedy stracił 33 punkty w jednym meczu i prawie 20 w drugim. Patrzcie, to jest taka mieszanka młodości i doświadczenia w tej drużynie naszej. Tak już, ale też solidna. Końcowo bardzo... się zmierzamy, z góry mówię, ale to jakoś podsumowując nas, zaczęliśmy na Anvilu, kończymy na Anvilu. Tak, mieszanka doświadczenia. Natomiast wiecie, co jest pozytywne? Już naprawdę kończę swój wywód. Nieważne, czy to będzie McKenzie Moore, to będzie na pewno dobry zawodnik, bo McKenzie Moore to jest zawodnik jednak, patrząc z naszej perspektywy, na wysokiej półce zarobkowej, a to znak, że te pieniążki to mogą być przeznaczone, nieważne czy na niego, czy na innego zawodnika, ale to będzie silny, solidny zawodnik i to, co powiedział, napisał wczoraj, wspominam na początku, napisał wczoraj Michał Wałkowski, że będziemy mieli dwie solidne jedynki, to nawet śmiem twierdzić, że ta pierwsza jedynka, czy ta w tej chwili wymienna, druga, tak? Ta wymienna jedynka, to będzie silniejsza jeszcze od Bookera, więc to daje nam perspektywę pozytywną. I już jeszcze o trójce tylko słowo. Tak jak powiedziałem, nie ma Michała Sokołowskiego, bo już wiemy, że go najprawdopodobniej na 99% nie będzie, no chyba, że jakiś tam powrót do rozmów, ale zmierzam do tego, że tam też pieniążki przeznaczone na Michała Sokołowskiego teraz będzie można spokojnie za te pieniążki zakupić, zatrudnić silnego zawodnika z zagranicy i to nastraja mnie bardzo optymistycznie. El Condor, patrząc na... No nie wiem. On tam w Izraelu na razie utknął. Wiesz co, to tak jeszcze ja może dwa zdania dodam na koniec. Jak tak szukaliśmy w głowach pamięci gdzieś tam ludzi nazwiskiem Moore, przejawiał się jeden, drugi, trzeci Moore, to jeszcze powiem Roger Moore. Nie, to oczywiście żart, ale gdyby był McKenzie, to mamy ten obwód mocny. Tak jak Krzysztof właśnie mówisz, to jest najważniejsze, że czy to będzie właśnie McKenzie, czy to będzie ktoś inny, to na tej pozycji pieniążki gdzieś tam leżą i to będzie zawodnik o określonej klasie, nie jakiś słabszy. Także jeśli byłby Moore Booker, no to myślę, że pewnie starterem byłby jednak Moore, natomiast duża wymienność, bo to takie combo i tutaj z Bassejem i z Bookerem by pewnie sporo tych minut mieli. Mnie zdziwiła na przykład piątka, zaczynanie Moore i Booker, tak? Oczywiście, do tego zmierzam, bo tutaj też... Bassej też mogą rozgrywać troszeczkę. No i też Przemek Zamoyski jest przecież uniwersalnym zawodnikiem 2-3, także tutaj spokojnie na tym obwodzie zobaczymy, kto jeszcze będzie, ale ci, co są uniwersalni, to jest dość duża wymienność, także no, będzie na pewno ciekawie. Myślę, że z McKenzie, jeśli to będzie, to się we Włocławku nikt nie rozczaruje i nie będzie komentarzy gdzieś tam krytycznych, że słabo. Na tyle będziemy kończymy, bo już naprawdę... Rozgadaliśmy się, półtorej godziny prawie. Ale tematów było sporo oczywiście, bo poruszyliśmy i były. No tak. I w międzyczasie tam zniknąłeś. Tak. Mieliśmy temat prowadzący szuka sam siebie, nie, ale znajduje. Bo ja po prostu tak, jak udostępniałem to wszystko i myślałem, że pierwsze minuty lecą. Mieliśmy taki humorystyczny akt. Tak. Ale to było humorystycznie. Ważne, że się znalazł. O, sponsor firmy Camaro, Tomasz Szymanik też pozdrawia. Tutaj na czacie pozdrawiamy. Pozdrawiam bardzo gorąco. Bardzo, cieszymy się bardzo, że Camaro jest cały czas z nami. Naprawdę czapki z głów. To co? Nic. To co? No prawie półtorej godziny. Mecz piłkarski rozegraliśmy. Proponuję wam spotkanie, jakoś będzie pełen skład. Co na to? Dobrze. Tak, przyjmujemy zaproszenie. Podpiszemy. Jasne. Myślę, że weekend też, jeżeli nikt nie będzie oczywiście miał żeby plan na weekend większych wyjazdów, to myślę, że to jest właśnie fajny temat. Okay. Jeszcze z tego newsa klubowego, bo tak nam umknęło trochę tam, o ile pamiętam, było 25 chyba lipca już pierwszy sparing zaplanowany za Storią. Za Storią, tak. Także już pewnie ten skład będzie musiał być, skoro mamy grać za chwilę za Storią. Dzisiaj jest 18, za tydzień w sobotę. No drużyny przedstawiają swoje plany, więc będziemy mieli o czym gadać. Więc mówię, mamy już w planach sparingi za Storią, więc pewnie...
Pewnie. No pytanie jeszcze, Krzysztof, do ciebie. Jak skład w tym roku zaprezentowany będzie, bo Biesiady Kasztelańskie są? No nie będzie, tak? Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że Hubert z Michałem, że Hubert Heyman z Michałem Fałkowskim myślą coś. Pamiętamy sytuację, kiedy też Biesiady Kasztelańskie nie było z innych powodów. Zrobiona była super prezentacja. Ja pamiętam, że bardzo byłem zadowolony prezentacją przy Włocławskiej Przystani. Nie wiem, czy pamiętacie? Tam była rozstawiona scena. Kibice zasiedli na tej skarpie, która tam nad Wisłę schodzi. Rewelacyjna sprawa, kibice z H1, no nie H1, teraz nie ma H1, ale nasz klub kibica zrobił wtedy wspaniałą tą oprawę, która tam i racę miała, i flagowisko fajne, wyglądało to rewelacyjnie, więc wcale nie musi to być. Widzimy, prezentacja będzie, sparingi są, skład już prawie jest. Widziałem, jak się nazywała Legia Warszawa mistrzostwo, tak też mi na myśl przyszło, że dlaczego u nas tak nie zrobić, że płynie barka sobie, rejs po Wiśle, oddamy do sponsora i wraca. Też fajne sprawa. No dobra. Tylko żeby tama wytrzymała. To dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy. Rozmarzyliśmy się na koniec, ale tak jak mówiliśmy. Widzimy się tutaj we trójkę najprawdopodobniej wtedy, kiedy będzie pełen skład, a to już mamy nadzieję nastąpi szybko. Ja jeszcze od siebie dodam, że planuję odcinki ekstra z ekstra gośćmi, typu właśnie jak był Artur Gonek ostatnio. Może porozmawiamy z Robertem Witką, nam opowie może o bardziej przybliży postać Adriana Boguckiego, którego trenował w Radomiu. Dawid Dedek też jest gdzieś tam w planach, ale jak mówimy, omawialiśmy, start Lubin na razie jest na połowę składu i to tą drugą połowę składu, słabszą, więc jeszcze nie bardzo nie ma o czym mówić. Łukasz Majewski też mi się wydaje, że chętnie byście tutaj posłuchali, co ma do powiedzenia. Jeszcze czekamy poza tym, co się rozstrzygnie, jakie konkretnie zespoły będą grać. FIBA Europe Cup, też będzie więcej tematów. Także jeszcze sporo przed nami. Zapraszam do śledzenia strony WLC.pl, lepsza strona Włocławka oraz profilu Szósty Zawodnik na Facebooku. Na Twitterze też staram się jak najbardziej działać, jak tylko mogę, mam czas. Dodaję wszystkie informacje strony WLC, jak i mojego, czyli Elbo. Na Instagramie rzadko, ale też czasem jakieś zdjęcie. Zrobimy sobie zdjęcie po programie i na Instagramie na pewno je zobaczycie. Także tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w niedalekiej przyszłości. Myślę, że w przyszłym tygodniu planuję program. A my się widzimy. Niebawem. Podejrzewam, że też w przyszłym tygodniu. Że to będzie też w przyszłym tydzień. Pewnie przed tym sparingiem jeszcze. Przed tym sparingiem jeszcze, tylko mówię, chcemy już to usiąść we trójkę i mieć pewność, że to jest wszystko. Może znowu usiądziemy i właśnie ogłoszą kontrakt. Dzisiaj wybrałeś godzinę i mieć pewność, tak jak właśnie, dzisiaj będzie była informacja. On nie może skończyć, zauważyłeś. Tak jak dzisiaj była informacja, bo oczywiście to nie jest tak, że mi nie zabrali się głos, że dużo mówiliście, ale teraz też przyjąłem do inicjatywy. Zniknął na chwilę, to teraz. Odbijam sobie to, co na początku. Tak. Teraz brakuje jednej rzeczy, takiej słuchawki w uchu i reklama. Reżyser, kończ. Na pewno tak. Tak jak dzisiaj była informacja od Michała Fałkowskiego na stronie głównej, że jeszcze szukamy zawodnika. Tak jak będzie informacja o ostatnim kontrakcie, informacja, że to jest koniec polowania, przynajmniej na ten moment. Tak, dzwonię do Andrzeja, dzwonię do Krzysztofa i umawiamy odcinek. Tak, mogę od siebie. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję, że nas oglądaliście. Cześć. Do zobaczenia.